Cześć, witam was wszystkich, moi drodzy fani Gramani oraz osoby, które pojawiły się tutaj po raz pierwszy w komiksowej odsłonie tego kanału. W czwartek spotykamy się i gadamy o komiksach. Ja staram się recenzować fajne pozycje dla was. Dzisiaj mam właśnie taką bardzo interesującą pozycję, która mam nadzieję, że was zainteresuje. Chociaż nie jest ona najnowsza, to wydaje mi się, że warto się z nią zapoznać. A jest to Dwie poduszki. Nie jest to komiks najnowszy, jest to komiks, który został wydany przez wydawnictwo Hanami już w 2009 roku, więc nie jest to najnowsza pozycja, ale według mnie jest to interesująca pozycja i przede wszystkim też pozycja dla dorosłych. To oznaczenie może być nieco mylące, ponieważ jeżeli szybko przekartkujecie ten komiks, bardzo szybko zauważycie, że tak naprawdę nie ma tu ani golizny, jest przemoc, ale jest to bardzo standardowa przemoc, myślę, biorąc pod uwagę, że wiecie, na co dzień zdarza się nam grać w GTA i ścigać staruszki z kijem baseballowym, to tutaj jest przemoc. Więc to oznaczenie może trochę mylić, ale myślę, że jeżeli zapoznacie się z recenzją, to zrozumiecie, dlaczego właśnie ten komiks jest oznaczony jako pozycja dla dorosłych. I w tym odcinku czeka nas troszeczkę terminologii, ponieważ przyda nam się kilka takich słów japońskich, które przybliżą wam i pomogą właśnie zrozumieć tą pozycję. Wyjątkowo zaczniemy od oprawy graficznej, ponieważ jest ona tutaj dość szczególna i buduje między innymi wyjątkowość tego komiksu. Jest to komiks, który jest tworzony w stylu ukiyo-e, czyli japońskich drzeworytów, obrazów przepływającego, przemijającego świata. Ukiyo-e to gatunek malarstwa bądź drzeworytu, który w epoce Edo był uprawiany namiętnie przez wielu artystów, między innymi takich artystów jak Hokusai czy Kitagawa Utamaro. Autorka, którą jest Hinako Sugiura, nawiązuje bardzo mocno do takich specyficznych książeczek, które w Japonii ukazywały się od 1775 roku niemal do początku XIX wieku i było to kibyoshi. Były to takie krótkie książeczki, opowiadania, magazyny, historie, które przypominały właśnie takie coś na kształt opowiadań wypełnionych barwnymi i bardzo szczegółowymi ilustracjami i ukazywało się to w formie takich właśnie rozkładanych książeczek na takich pożółkłych, bardzo specyficznych kartkach. I właśnie do tego nawiązuje autorka. Ponieważ sama autorka, Hinako Sugiura, jest według mnie bardzo, bardzo interesującą postacią, która zasługuje na większe spojrzenie, ponieważ tworzy właśnie w takim klimacie drzeworytniczym. Wszystkie jej pozycje, wszystkie jej mangi właśnie wyglądają trochę jak wyciągnięte z drzeworytów. To jest dla niej charakterystyczne i właśnie Dwie poduszki całe są utrzymane w takim klimacie. Sama autorka jest nie tylko i wyłącznie twórczynią mangi, ale także pisała książki, także właśnie rysowała i zajmowała się ogólnie tą kulturą Edo, rozwijała ją do tego stopnia, że kiedy zakończyła karierę mangową jako rysowniczka, to po 1993, zajęła się właśnie zgłębianiem i życiem w klimacie i duchu Edo. I używam tutaj formy przeszłej, ponieważ niestety autorka umarła w 2005 roku na raka. Według mnie jest to wielka szkoda, ponieważ jest to jeden z nielicznych twórców akurat komiksów japońskich, który jeszcze decydował się tworzyć w tym klimacie. Warto wam przede wszystkim wiedzieć, że autorka tego komiksu, Hinako, jest między innymi twórczynią Saru Suberi, czyli niejakiej Miss Hokusai, która w 2015 roku otrzymała swoją osobną animację. Swoją drogą bardzo dobrą, na tyle dobrą, że zdobyłam się na oglądanie jej bez angielskich i jakichkolwiek napisów, po prostu po japońsku, tylko po to, aby obejrzeć, jak świetna jest to animacja, więc myślę, że to w jakiś sposób mówi samo za siebie, rekomendacją, że można zrozumieć historię, nie znając nawet do końca języka. Ale przejdźmy wreszcie do komiksu, ponieważ się troszeczkę rozwinęłam. Musicie mi wybaczyć na temat autorki, ale kiedy zaczęłam właśnie o niej czytać, okazało się, że jest absolutnie niesamowita osoba. Samych opowieści z tej antologii, ponieważ to jest zbiór opowiadań, jest 8. Komiksy są przeróżne, wszystkie są osadzone właśnie w epoce Edo, pokazują ludzi żyjących w tamtym czasach i spoglądających na świat przez pryzmat ich potrzeb, ich życia, tego właśnie, co ich spotyka. Więc często te opowieści mogą się wydawać takie dość odległe od naszych czasów, ponieważ ci ludzie jednak kierują się zdecydowanie inną moralnością, innymi wzorcami i zupełnie inne podejmują decyzje od naszych, nazwijmy to, czasów, kiedy my już jednak mamy pewną swobodę wyboru i po prostu czasami czytamy to z pewnym niedowierzaniem, ale z drugiej strony musimy wziąć właśnie poprawkę na to, że oni żyli w zupełnie innych czasach.
Między innymi dlatego jest to komiks dla dorosłych, ponieważ często tutaj pojawia się tematyka odrzucenia, tematyka prostytucji kobiet, które w czasach Japonii, w czasach Edo często nie miały innej opcji, niestety tylko pracować na ulicy, więc żeby przeczytać ten komiks, żeby go w pełni zrozumieć, jednak musicie mieć pewien poziom wrażliwości oraz znajomości ogólnie nie tyle kultury japońskiej, jak i zwyczajnie życia. Nierzadko historie pokazane w tym komiksie są bardzo niebezpośrednie. Często musicie sami domyślać się wniosku i sami stwierdzić, o czym była ta historia. I myślę, że też na tym polega magia tego komiksu, że nie macie takiej bezpośredniej informacji, o czym była ta opowieść, ponieważ każdy w sumie może wyciągnąć jakiś wniosek dla siebie. Opowiadania także bardzo często nawiązują do kultury japońskiej bardzo mocno, bawiąc się niemal ilustracją, tworząc nie tylko i wyłącznie takie zwykłe, klasyczne kadry, jeżeli chodzi o komiks, ale niemal całościowe obrazy właśnie, kiedy czytamy i tak naprawdę te dymki są wpisane na przykład w chmury albo we fragmenty krajobrazu i to właśnie tworzy całość ogólnie opowieści. Jak to w japońskich mangach bywa, oczywiście pojawia się Inari, czyli legendarny lis, który zwodzi ludzi, pojawiają się minisi, pojawiają się dylematy, pojawiają się pytania o sens życia, o to, co powinniśmy zrobić, o to, o czym zdecydować i muszę przyznać, że ta strona absolutnie bardzo mi się podobała, jeżeli chodzi akurat o pozycję dwie poduszki. Choćby nawet pozwolę sobie zaprezentować ten kadr, który w sumie jest po prostu kadrem komiksu. Tutaj jest dymek, jeden dymek, ale tak naprawdę cały ten kadr to jest w sumie obraz stworzony właśnie na potrzeby całego opowiadania. Jeśli byłoby coś, co w jakiś sposób mogłoby się jednak Wam nie spodobać, jeżeli chodzi o ten komiks i o tą pozycję, to wydaje mi się, że jest jednak pewien wymóg znajomości kultury japońskiej. Owszem, w samej mandze są przepisy, które tłumaczą wiele rzeczy, niemniej jednak osoba, która absolutnie nie zna kultury japońskiej może mieć duży problem ogólnie ze zrozumieniem sensu tych historii, zrozumieniem całych tych opowieści, ponieważ jednak one są bardzo, bardzo mocno osadzone w tej kulturze, na tyle mocno, że czasami ciężko pojąć pewne elementy, nie znając po prostu historii Japonii. Choć z drugiej strony może to kogoś bardzo mocno zainteresować. Mocno polecam, szczególnie z tej antologii, opowieść Wyznanie Mnicha, które zaczyna się w bardzo, bardzo filmowy sposób. Naprawdę super początek, który sugeruje, że być może rozmawiają ze sobą rośliny i owady, a później okazuje się, że tak naprawdę to były osoby w tyle. Świetny początek uważam. Tak samo bardzo ładna jest Dzierżba, Sademogi-san czy Bieg i Przepaść. Muszę przyznać, że jest tu, każda z tych historii ma jakąś tą właśnie specjalną iskierkę, która bardzo mi się podobała. Jeżeli lubicie japońską kulturę, to na pewno jest to bardzo fajna pozycja, którą powinniście spróbować, nawet jeżeli nie za bardzo Was przekonuje sposób rysowania, ponieważ ten sposób rysowania jest na tyle specyficzny, że wiem, że wiele osób znajdzie się takich, które przekartkuje bardzo szybko ten komiks i stwierdzi, że nie jest on zbyt piękny. Jest po prostu specyficzny, a sposób rysowania w Drzeworytach jednak czasami zbyt piękny nie był. Przynajmniej nie z perspektywy naszej europejskiej kultury, gdzie nie jesteśmy przyzwyczajeni do po prostu w ten sposób pokazywania ludzi. Szczerze, ta manga jest na tyle ciekawa, że jeszcze przez chwilę bym konwersowała i dyskutowała na temat sensu każdej opowieści, ale według mnie nie ma potrzeby, ponieważ to jest taki komiks, który odkrywa się w jakiś sposób samemu i samemu poznaje jego tajemnice, więc jeżeli znaliście ten komiks, to napiszcie mi, jak Wam się podobał, czy w ogóle Wam się spodobał, a jeżeli go nie znaliście, to napiszcie mi, czy Was zainteresowała ta pozycja po mojej recenzji. Tymczasem na dzisiaj bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się oczywiście podobało. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie lajka, wachlarza, suba, kliknijcie w dzwoneczek i do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień już z kolejnym komiksem. Cześć! To się nazywa robić intro.